Okej. No, interesujące. Raz wygrałem, raz przegrałem. Teraz zobaczymy, co jest grane. Co to za deck? Jak widzimy, 3 razy zombie. Czyli ma piór. Ja mam 2 razy zwierzątka i raz factionless. Głównie dla Zuzi. O jejku, jejku. Bardzo interesujące karty. Okej, jak jego zginie jakaś postać, on dostaje +2/+2, czyli nawet dobrze, jak jego postacie giną, to on wzrasta. Więc jego trzeba będzie zrobić szybko, wykończyć jakoś, jeżeli będę mógł. Ta... Im więcej ma postaci w cmentarzu, im więcej jego umarło, tym bardziej mocna jest ta postać. Więc to jest bardzo silna karta, szczególnie, że ja go będę zabijał, a ta postać i ta postać, one obie będą rosły w siłę. Porąbane. A ta pozwala z cmentarzyska wziąć 3 karty. Nie, wszystkie karty, które kosztują 3 albo mniej ze cmentarza. Okej, to jest bardzo silny deck. Bardzo silny deck. O. Bardzo, bardzo, bardzo silny deck. Okej, mamy fight. To nam pomoże. Więc ja uważam, trzeba zombie abomination. A nie mogę. Nie mogę. Ha, cudownie. Zbafujemy Zuzię, zobaczymy, co jest grane. Okej. Okay. Także on nawet robi się silniejszy, jak jego postacie giną. Interesujące. Czy możemy zrobić coś takiego, że... Nie, nie możemy jego komandorów. Niestety fight nie działa z komandorami. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To mi się nie podoba. Ma 50. O rany. No cudownie. Teraz ja będę się musiał desperacko bronić. A, mamy 7. Co to mi daje? 10. Unstoppable, tak? Więc weźmiemy te 2. Powinno być ok. On nie jest unstoppable. O, rany. To nic, mój stwór powinien go... O, kurde. Mój stwór powinien wszystkie tutaj załatwić po kolei. Może nie wszystkie. Jeszcze da truciznę chyba Zuzi, tak? Nie, tej da truciznę, cudownie. Będziemy się bronić. 14. Okej. Okay. Wiesz co, my cię porwiemy, Gostek. Damy jeszcze tutaj 4. Okej. Okay.
Okej, okay, jest okej. Dobra, porwaliśmy cię. Chociaż to się udało. Okej, okay, giną te zombie. Jego, które on i tak za darmo dostaje. Dobrze. Mamy Firebolta. Czy Firebolta możemy zniszczyć? Tak, kochanie. Więc Zombie Abomination uważam, że trzeba zniszczyć. Ten już ma 28. Ha, ha, cudownie. Okej. Okay. Damy go do defensywy. Ten kosztuje 10, jest 6. Nie, nie zrobimy tak. Weźmiemy jeszcze kartę jedną, będziemy mieli ekstra, ok, czwóreczka i zbuffujemy coś. No nie, no tego nie zbuffujemy. Tego zbuffujemy, ok, zobaczymy co jest grane. Ok, on go nie zabił. Ten jest 32. Czyli on rośnie w siłę. Jak ja zabijam, to jest deck taki bardzo pomysłowy zresztą, że jak ja zabijam jego tutaj zombie bezproblemowo, to ta karta rośnie w siłę. Ojejku, jejku. Więc będziemy musieli chyba używać Zuzi, żeby ją porywać w każdej turze. Ponieważ ona kosztuje jeden do wprowadzenia tylko. Aha. Ile ta ma? 12-14. Powinno być chyba ok. 8-9. Tak, porywamy z Uzią tą. Zobaczymy, czy on go wprowadzi teraz. Tak, wprowadził go. Jesteś mój. Ha, 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 ha. To jest gra. Tak mi się zresztą wydaje. Chyba, że ma Calamity. Czy jakąś durniejszą jeszcze kartę. Więc ta karta jest moja, kochanie. On chciał mnie wykończyć, ale nie poczekanie twoje. Więc teraz my cię wykończymy, mam taką cichą nadzieję. Trzeba go z graveyardu wziąć te karty wszystkie. Bo to jest w ogóle paranoja, co tu jest grane. On ma silny, im silniejszy graveyard, tym bardziej jest silny. Więc to jest w ogóle mi się nie podoba. 3-3-3-32-32. Dobrze. On będzie mnie pewnie blokować. Ale okej, okay. Zobaczymy co jest grane. Czy on ma... On nie powinien mieć żadnego czaru, żeby go usunąć jedną kartą, więc mam cichą nadzieję, że ta karta wszystkie je załatwi. Bardzo cichą nadzieję. 38. Nie, on tu ma jakąś 25. Tak. To jest koniec. Interesujący deck. bardzo interesujący deck. Karta doszła do 43-43. On miał tutaj gdzieś. Nie zauważyłem. Ale wygrasz czy przegrasz i tak dostajesz punkty. Także nie ma się co denerwować. Dostaliśmy punkty, może mniej niż byśmy wygrali, ale cóż, uczymy się na błędach i tamten deck był interesujący. Dlatego być może teraz zagramy sobie zamiast ZO, to sobie zagramy z Crypt Keepers.
I Crypt Keepers bodajże też ma Calamity, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy.